Przyjaciele, tę sesję chciałbym poświęcić takiemu zagadnieniu dotyczącemu załamania wiary. Psalm 38:8 w takim tłumaczeniu najbardziej zgodnym ze stanem faktycznym, a umieszczonym w współcześnionej Biblii Gdańskiej, brzmi w ten sposób: jestem osłabiony i bardzo załamany. Zawodzę z powodu trwogi mojego serca. Tak mówi oryginał. Psalm 38:8. Jestem osłabiony i bardzo załamany. Zawodzę z powodu trwogi mojego serca. Osłabienie to jest stan zmniejszenia trwałości lub siły czegoś. A załamanie to jest nagłe pogorszenie się jakiejś sytuacji. Zahamowanie jakiegoś procesu, czy też utrata jakiejś formy odporności. Tutaj w psalmie jest napisane: jestem osłabiony i bardzo załamany. Osłabienie poprzedza załamanie. Bo tak to nam pokazuje Słowo Boże. Do załamania nie dojdzie, jeżeli prawidłowo zareagujemy na stan osłabienia. A stan osłabienia przychodzi do każdego wierzącego człowieka. Załamanie jest ściśle związane z naszą reakcją na osłabienie. Osłabienie i załamanie przychodzą z jednego powodu, o czym mówi nam ten psalm. Tym powodem jest lęk. Jestem osłabiony i bardzo załamany, zawodzę z powodu trwogi mojego serca. Lęk to zespół uczuć trwogi i obawy przed czymś. To jest emocjonalne. Za tym stoją demony, ale to jest stan emocjonalny, to nie jest stan duchowy. Duch nie ma uczuć. Dusza ma uczucia. I tutaj widzimy, że wiara może być zablokowana, osłabiona, czy też zablokowana przez system lękowy. Przez zaburzenie emocjonalne. Demony lęku, one będą wzmacniać ten system. Ja chcę tą sesję poświęcić głównym powodom zalęknienia powodującym osłabienie lub załamanie wiary. Chciałbym o tych rzeczach, tym rzeczom poświęcić tą sesję, dlatego że my musimy zobaczyć teraz od drugiej strony, gdzie diabeł posiada największe możliwości dotarcia do człowieka. Po czym on może dotrzeć? Bo Boże mówi, że jego zachowania, jego działania są nam dobrze znane i my musimy być świadomi. Jest takich 12 głównych przestrzeni, które pokazuje nam Pismo Święte. W związku z takimi drzwiami do osłabienia, czy też załamania naszej wiary, którego podstawą, jak powiedziałem, są różnego rodzaju lęki. I teraz Rzymian 4,14 mówi: jeżeli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna. Jeżeli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, czyli na prawie, wtedy wiara jest daremna. A więc przekierowanie swojego umysłu na prawo jakiegokolwiek rzędu jako przyczynka do sukcesu lub powodu porażki powoduje lęk i upadek wiary. To wielka zmora chrześcijaństwa. Przekierowanie umysłu na jakieś prawo. Prawo z Synaju.
religijny system praw, moralny system praw, społeczny. Rozumiecie? Przekierowanie umysłu. Ono będzie osłabiać, a w konsekwencji może załamać wiarę człowieka. Bo to będzie powodowało lęk, kiedy skupiamy się na jakimś prawie. No powiecie, co się dzieje, kiedy skupiamy się na prawie. W sposób automatyczny przychodzi informacja, że nieprzestrzeganie tego elementu prawa doprowadzi cię do porażki. Takie coś zaczyna powstawać w tobie. I leżysz. Leżysz. Dam ci prosty przykład. Odrodzony z Bożego Ducha i wypełniony Duchem Świętym człowiek upada. Był w służbie, działał, upadł. Wytaplał się w błocie. Stracił reputację. Został skreślony przez środowisko Kościoła. Został też skreślony przez społeczeństwo. Teraz człowiek ten siedzi i przygląda się na system praw. Im dłużej on przygląda się na system praw, religijnych, społecznych, moralnych, tak? Tym bardziej jego wiara zaczyna się degradować i w konsekwencji się załamuje. Przyszedł diabeł. Przez co przyszedł diabeł? Ktoś mówi, przez upadek przyszedł diabeł. Nie przyszedł przez upadek. Diabeł przyszedł przez skupienie się na upadku. No bo Chrystus jest odpowiedzią na ludzkie upadki, tak? Po co przyszedł Chrystus? Żeby od czego nas uratować? Od naszych, co? Upadków. Po to Chrystus przyszedł, prawda? Więc jeśli my skupiamy się na czymś, co jest systemem zasługiwania lub też na tym, że my załamaliśmy pewnego rodzaju system prawny, to my wyrzucamy Chrystusa z naszego umysłu. My już myślimy tak, upadliśmy, jesteśmy skreśleni, jesteśmy zerem. Koniec. A więc wchodzimy z automatu pod prawo. Wiara nasza zaczyna słabnąć, a następnie wiara zaczyna być załamana. Takie wejście diabła. To nie przez upadek. Bo temat upadku jest rozwiązany na krzyżu Golgoty. Tak? To nie upadek zniszczył tego człowieka. To skupienie na systemie prawa zniszczyło tego człowieka. Jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na prawie, wtedy wiara jest daremna. List do Rzymian 4,14. Zasada Boża. Skupiając się na prawie, automatycznie blokujesz wiarę. Tylko na poziomie intelektu już wierzysz. Już przestała zachodzić reakcja duchowa. Już nie wierzysz. Już się oparłeś na prawie. A jak spróbujesz w swojej głowinie połączyć te dwie rzeczy, no to życie na tym spędzisz. Bo nie da się połączyć z wody i ognia. Nie połączy się tych rzeczy. Nie połączy się tych rzeczy.
Pierwsza taka sprawa. Druga rzecz. Pierwszy list do Koryntian 2:5. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Przekierowywanie umysłu na ludzką mądrość lub doświadczenia przy jednoczesnym odwróceniu wzroku od krzyża, bo co mówi słowo? Krzyż jest mocą Bożą. Powoduje osłabienie lub też załamanie wiary. Ludzka mądrość. Wiecie, co to jest ludzka mądrość? W ogóle mądrość to jest wiedza przekuta na działanie. To jest definicja mądrości. Najprostsza definicja mądrości. Kto to jest mądry człowiek? Mądry człowiek to jest człowiek, który to, co wie, wprowadza w życie. To jest mędrzec. Jakiegokolwiek rzędu. Nauczył się człowiek wkręcać śrubę. Poszedł do szkoły i został magistrem wkręcania śruby. I on teraz teoretycznie bardzo dobrze wie, jak się wkręca śrubę, ale to jeszcze nie jest mędrzec we wkręcaniu śruby. On teraz musi wziąć narzędzia, o których się dowiedział, ową śrubę i zacząć ją wkręcać. Kiedy zacznie ją wkręcać, to będzie mędrcem we wkręcaniu śruby. O, to taka jest mądrość. To jest wiedza przekuta na działanie. Mędrcy. A zatem kto to jest głupiec? Teoretyk. Rozumiecie, kto to jest głupiec? Głupota jest przeciwieństwem mądrości. Każdy teoretyk to głupiec. Praktycy to mędrcy, teoretycy to głupcy. To bardzo proste rzeczy. Bóg jest zastraszająco logiczny. Ludziom się wydaje, że mędrzec to jest ten, co się mądrzy. Nie. Mędrzec to jest ten, który w danej dziedzinie wiedzę przekuł na działanie. Więc mądrość ludzka, ja nie zaprzeczam, że mądrość ludzka jest pożyteczna w różnych odcinkach, to jest przekucie wiedzy ludzkiej na praktykowanie owej wiedzy. I bardzo proszę, jest super. Tylko że oparcie się na tym jest praktycznym błędem. No bo mądrość ludzka, ona w swojej istocie zaprzecza, tak, rzeczom wyższym. Rozmawialiśmy teraz sobie z Asią o bardzo prostej rzeczy, na którą wpadł Einstein pod koniec swojego życia. Nam się wydaje, że czas to jest linia prosta. My jesteśmy tutaj i to jest teraźniejszość. Tutaj jest przyszłość, a tam to jest przeszłość. Taka linia. Dlaczego nam się tak wydaje? Bo my rozróżniamy tylko trzy wymiary. Nie jesteśmy w stanie ogarnąć więcej wymiarów. Zobaczysz to, to i ewentualnie to, zależy gdzie siedzisz. Jak siedzisz tam, to zobaczysz to, to i to. Ale nie zobaczysz tego. Ani tego. Wiesz dlaczego? Bo to jest system trójwymiarowy. Ziemia jest trójwymiarowa. Wysokość, długość, szerokość. Dziękuję bardzo i koniec. Ale to ma tutaj jeszcze to. To ma kilka wymiarów. Sześć. Widzimy tylko trzy, pół. Czas według człowieka ludzkiego, według ludzkiej mądrości jest płaski. Teraz jestem tutaj i koniec. Ale czas nie jest płaski. Czas faluje. Czas jest falą. I teraz popatrz. Ta fala się tak porusza. I czasem teraźniejszość łączy się z przyszłością i to się nazywa wgląd proroczy. Tak działa czas. Pod koniec życia Einstein do tego doszedł i powiedział, wszystko jest jakie? Względne. Względne. Rozumiesz? Czas się zagina. I ludzie otwarci duchowo, tak, wyłapują tą falę
i zaczynają dotykać przyszłości. I mówią, wiem, co się zdarzy. Często dziwią się, że do końca nie wiedzą, bo tylko troszkę dotknęli, bo znowu fala się porusza. Płynie i płynie. Rozumiesz? A więc mądrość ludzka mówi tak. Czas jest prosty. A Bóg mówi fika z makiem. Czas się rusza. Czas się rusza. Można zajrzeć w przyszłość. Rozumiesz? Mój znajomy się modlił i znalazł się w czasach Dawida. I podjechał do niego Dawid z utwarem. I koniec. I wrócił z tej podróży zupełnie inny. Postanowił zupełnie inne rzeczy robić w swoim życiu. U Dawida zobacz. Okay? Oparcie się na mądrości ludzkiej, zbudowanie na niej, jakkolwiek dobrej, jest taktycznym błędem, bo doprowadzi do tego, że wiara twoja będzie słabnąć, a w konsekwencji się załamie. Ponieważ mądrość ludzka mówi tak, rak to rak. Z tym się nie dyskutuje. A krzyż mówi, no nie do końca. Nie do końca. Okej? Okay? Nie do końca. A więc to jest furtka dla diabła. Ku osłabieniu lub załamaniu wiary. Skupianie się w swoim umyśle, tak? Na mądrości ludzkiej. Trzecia rzecz. Pierwszy jest do Koryntian 15:17. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony z martwych, daremna jest wiara wasza, jesteście jeszcze w swych grzechach. Odwrócenie swoich myśli od świadomości odrodzenia w Chrystusie, czyli zupełnie nowego życia, powoduje powrót grzesznych toków myślowych i załamanie wiary. Przyjaciele, jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wiara wasza. Co to znaczy Chrystus wzbudzony? Czy to znaczy, że ja przestałem wiedzieć, że Chrystus stał z martwych? Nie. Nie. Jeśli czytasz w ten sposób, to czytasz bardzo płytko. Ten werset mówi głęboko o tym, że ty musisz mieć świadomość, że jesteś zupełnie nowym stworzeniem. Jesteś z martwych wstały. Ty, bo Chrystus w tobie jest nadzieją chwały. Wiara nie ma przeszkód wtedy, kiedy człowiek Boży, tak, jest skupiony na tym, że jest nowym człowiekiem od A do Z i nie ma tam, gdzie szpilki włożyć. Nie ma, gdzie szpilki włożyć. Tam nie ma chwili zawahania. Wtedy wiara nie jest daremna. Pamiętacie, ci z was pamiętacie, jak zaczynaliśmy Kościół, jak wychodziliśmy na pierwsze ewangelizacje. Pamiętam, jak niektórzy stawali właśnie po raz pierwszy w życiu, mówili, wystaw mnie na próbę. Głosiliście Ewangelię, mówiliście, wystaw mnie na próbę. Podejdź teraz do mnie, uzdrowię cię z każdej choroby, bo Chrystus we mnie mieszka. Do mnie podejdź teraz. Odważ się do mnie podejść. Kiedy wiara nie ma przeszkody. Kiedy uznajemy, że z Chrystusem wespół wzbudzeni jesteśmy. A nie, że zaprzeczamy temu. Albo uznajemy, no tak, jestem nawrócony. Ja mówię, jak to brzmi? Ty w ogóle sam się słyszysz? Słyszysz się sam? Czy ty się słyszysz? Ty musisz emanować informacją o tym, że jesteś nowym stworzeniem. Emanować. Emanować. To musi w ogóle z ciebie płynąć. To na każdym kroku
musi być wtórny. Wtedy wiara nie będzie osłabiana ani załamywana. Obojętnie, co by się działo. Ludzie, ja czy leżę, czy siedzę, Pański jestem. Cały czas, 24 godziny na dobę. Nie, nikt nie może przyjść i wyrzucić mi grzechów, rozumiesz? Nikt, żaden człowiek, żaden demon, nikt. Nikt, bo jestem nowy. Ja mogę być 15 sekund po upadku, rozumiesz? Już półgębkiem będę krzyczał, że jestem nowym stworzeniem. Że stare przeminęło, to wszystko jest nowe. Dopiero się będę zbierał z mojego upadku, rozumiesz? A już będę krzyczał, że jestem nowym stworzeniem, że stare przeminęło, to wszystko jest nowe. Jestem tak skupiony na tym, że... Dalej. Galacjan 3, 25. Gdy przyszła wiara, nie jesteście pod opieką przewodnika. Odwrócenie myśli od osobistej wiary na rzecz bycia prowadzonym w wierze przez kogoś doprowadza do osłabienia wiary, w konsekwencji również do załamania wiary. Kościół katolicki zrobił przepiękną robotę. On im wyjaśnił, że jak sami czegoś nie załatwią, to dla nich kapłan załatwi. Rozumiesz? Ważne, żebyś przyszedł przez okienko zakratowane, powiedział parę rzeczy, żebyś odpieprzył 3 razy Ojcze Nasz i 2 razy Zdrowaś Marią, spoknął pod wioskę, co tam wystaje. Jesteś wolny jak dzik na zakręcie. Nie ma problemu. Nie ma kłopotu. Ja mam ci kapłan. Ja ci odstukam niebo. Możesz na mnie liczyć. Gdy przyszła wiara, nie jesteście pod opieką przewodnika. Nie chronicie to. Nie chroni cię papież, nie chroni cię pastor, nie chroni cię to. To cię nie chroni. Nie jesteś pod opieką. To się trochę niektórym gruz pod nóg usuwa. Nie jestem pod opieką? To pod czym jestem? Pod niczym. Popularnie ten stan jest zwany wolnością. Chciał być wolnością. Chrystus mnie wyzwolił. To brykaj. Brykaj. Boże, a kto za to zapłaci? No ty. Twój ciężar płynie się, że gdzie brykniesz, tam będziesz. A czy jest ktoś, kto mnie zatrzyma przed bryknięciem? No nie. Bo nie jesteś pod opieką przewodnika. Przecież tego chciałeś. Chciałem, żeby może ktoś wziął odpowiedzialność za mnie. W chrześcijaństwie nie ma kogoś, kto będzie odpowiedzialny za ciebie. Rozumiesz? To nie jest szpital psychiatryczny. Wbrew ogólnej takiej opinii opiekowej o Kościele. Osobista wiara. Tak jak jest osobiste spotkanie. Osobista wiara i osobista odpowiedzialność. Przed Bogiem w niebie nie staniesz za rękę z papieżem, księdzem, pastorem. Tam nie staniesz z nikim za rękę. I powiesz, przepraszam bardzo, bo to mnie o mnie namówił, żebym tak wierzył. Nie. Nie jesteś pod opieką przewodnika. A myślenie o tym, że jesteś, czy też wchodzenie pod opiekę przewodnika jakiegokolwiek rzędu
tak? Na poziomie oddania odpowiedzialności powoduje, że wiara jest osłabiona, a następnie załamana. I potem chodzi taka hybryda. I mówi, no, a kto się mną zajmie? Feniks poczty, no kto się zajmie? Jak zwykle. Kto się mną zajmie? A ile ty masz lat? 2,5? No 42. 42 lata masz i chcesz, żeby ktoś się ciebie zajął? Ludzie ma to zająć. Człowieku, to jest perwersyjne. Bez przesady. Trzymamy się praw Bożych jak koń dyszla. Tego się trzymamy, ludzie. Tego się trzymamy. Dalej. Obrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy. Lecz tylko wiara. Galacjan 5:6. Przekierowywanie myśli na religii, jakiejkolwiek formy, osłabia i załamuje wiarę. Religia to jest system, ludzki system zasad i reguł, tak? Określających Boga. Mówi się, Bóg jest taki, 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 taki. Musisz zrobić to, 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 to i to i będzie dobrze. Dokładnie jak w tym filmie wczoraj Bogowie Egiptu. Tam tak właśnie było. Już tam szli w te zaświaty, to musieli ze sobą mieć zawsze jakiś towar i tam siedział taki brzydki pan z twarzą na ciebie z czaszki i była taka wada, waga. I mówił, co masz dla mnie? I tam kładli na tą wagę, jak na tej wadze mieli za mało, rozumiesz, to szli i demon ich połykał. A jak mieli dobrze, mieli czym zapłacić za to wszystko, tak? To wtedy sobie skakali w tą wieczność i tam sobie, wiesz, brykali. No lepiej była Sara. Sara patrzy i mówi, jaka głupota! Gdzie indziej sensu szukam? Mówię, tutaj, nie tutaj. A więc religia, tak? To kibel. Możesz napisać w internecie taki, więc zrobić łatek, jesteś na grafice, znasz, napisz. Religia równa się kibel. Ostatnio znalazłem takie fajne zdjęcie Pana Jezusa, co robi kupę. Papierem, które słowo honor, bo to w ogóle z cyklu, że w ogóle, rozumiesz, ludzie odrealnili w ogóle Jezusa, odrealnili go. Ludzie myślą, że Jezus to nie robił kupy na przykład, siku nie robił, wiesz o co chodzi. Że to była jakaś taka zwiewna postać, wiesz, nie? I tak się pomodliłem, mówię, Jezu, mówię, potrzebuję taki dobry zdjęcie, sobie tam go zrzuciłem od razu ten rysunek. Co się rysuje, takie zdjęcie, nie? I kurczę, jakie fajne, wiesz, nie? Normalny, wiesz, normalny człowiek, tak? Się ludziom w ogóle wydaje, wiesz. On to nie robi. Galacjan 5:6, następna rzecz. Wiara jest czynna w miłości. Zaniedbanie uwalniania miłości wykoleja wiarę. W ogóle nie można wierzyć poza miłością. Dlatego ja tyle o tym teraz mówię, bo to jest niemożliwe. A rozwiniecie, wiecie co przeżywamy, gdy my dotykamy głębi miłości. To jest niemożliwe. Wiara jest czynna. Ona się w ogóle jakby uzbraja. Jakby kluczyk możesz odpalić, jakby przekręcasz wtedy, kiedy funkcjonujesz w tej miłości. Inaczej tylko to dziękuję bardzo. To jest po robocie. Nam się wydaje, że to można. Można nie uwalniać miłości, a jednocześnie będę wierzył. Zaniedbanie uwalniania miłości, nie tego, że ja nie mamy się, wszyscy mamy miłość, cała Boża miłość rozlana jest w naszym duchu, cała. I nie modlimy się o miłość, my mamy tą miłość, my wiemy, że mamy, ale uwalniania. Dalej, drugi list do Tesalonicza 3:2. Abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Dobre słowo. Po pierwsze, zaangażowanie się w życie środowiska wiarobójczego osłabia i załamuje wiarę. Kiedy angażujesz się w życie środowiska, ja to nazywam roboczo środowisko wiarobójcze, zaczynasz żyć w środowisku, które notorycznie zaprzecza wierze.
to będzie cię osłabiać. Ja ci gwarantuję to. Kiedy jesteś zmuszony, chcę, żebyś zrozumiał, kiedy jesteś zmuszony gdzieś być, zmuszony. Ja siedziałem wiele lat w więzieniu, już też po nawróceniu, ja byłem zmuszony być w środowisku wiarobójczym. Nie dotknęło mnie to palcem. Rozumiesz? Palcem nie dotknęło. Więcej, przyprowadzałem ludzi do Jezusa. Bywały sytuacje, że wszyscy chcieli byli odrodzeni z Bożego Ducha i codziennie były spotkania. W konsekwencji zbudowałem pierwszy w historii Białołęki kościół więzienny. I były regularne spotkania, na które przychodzili nawet ludzie z zewnątrz. Ale ja byłem tam z musu. Jednak kiedy wybierasz środowisko wiarobójcze, to strzelasz sobie w kolano. Ja na przykład sobie nie wyobrażam tego, że przebywam w środowisku ludzi, którzy niszczą moją wiarę dla przyjemności. Ja sobie nie wyobrażam. To jest dla mnie w ogóle... Ja żebym przebywał z ludźmi, którzy są niszczącymi wiarę, niewierzącymi ludźmi, to tylko po to, żeby ich do Jezusa przyprowadzić. Ja tylko po to tam idę. Wtedy tak. To jest moja służba. Jestem, zbliżam się do nich. Jestem w stanie z nimi spędzać dzień i noc, nie ma żadnego problemu. Ale żeby się zrelaksować w środowisku wiarobójczym, na przykład iść na grilla. Ja wierzący, oni nie. Tak, tak, my jesteśmy tak, szanujemy cię. A mnie nie obchodzi, że ty mnie szanujesz w ogóle. Wiesz, Artur, każdy ma swoje przekonania. Nie, nie mamy swoich przekonań w ogóle. Ty jesteś w błędnych przekonaniach. Ja jestem w prawdziwym przekonaniach. Ja jestem. I teraz w tym stanie chętnie pójdę z tobą na grilla. Jeżeli w ogóle... Ale to ja nie chcę teraz iść z tobą na grilla. Nie. Ja się nie będę prosił o środowisko wiarobójcze. Bo to będzie niszczyło moją wiarę. Rozumiesz? A druga rzecz z tego cyklu to są frustracje spowodowane tym, że ludzie nie przyjmują prawdy. Głosimy, nie chcą się nawracać. Chcemy ich uzdrawiać, oni nie chcą. Proponujemy im uwolnienia, oni nie chcą. Chrześcijanie się frustrują. Przeczytam jeszcze raz. Albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Drugi list do Tesaloniczan 3:2. Pokłóćmy się z tym, że nie wszyscy ludzie uwierzą Bogu. I przestajmy się spinać, że to nasza wina. W ogóle wejdź. Ja jestem w ogóle człowiekiem Bożym, chodzącym w mocy Ducha Świętego. Kiedyś jeden usługujący pojechał na spotkanie, taki charyzmatyk, zaprosił go taki kościół nieszczęsny. Nie wiem, po co go zaprosił, ale go zaprosił. No tam pojechał. Człowieku, taka czapa, nikt nic nie przyjmował. Siedziało tam, nie patrzyli, w ogóle w sroga gnat. On głosił w mocy. On opowiadał później, mówi, atmosfera była tak gęsta od obecności Ducha Świętego, a tam były głowy takie, mówię, w ogóle zabite, że się jedzie szok. I on wreszcie z tej kazalnicy mówi, ludzie, czy ktoś z was coś w ogóle chce od Boga? Może ktoś coś chce? Cokolwiek może ktoś coś chce? Cokolwiek? Kto by ktoś chciał? Coś, cokolwiek? Tak? I jak tam paka pani, że to coś chciała. Jak tylko podchodziła do niego, nie zdążył jej dotknąć, podchodziła do kazalnicy, jak ją pieprzyła Boża moc, na parę metrów przeleciała. Mówię, taka Boża obecność. Ale oni tam siedzieli i nic nie chcieli. I musisz się z tym pogodzić, że takich ludzi też będziesz miał w życiu. Bo wiara nie jest działem wszystkich. Tacy są ludzie. Musimy kiedyś w jednym mieście, podchodzimy do kobiety, mówimy do niej, idzie o kulach, wygięta człowieka, chiński paragraf w ogóle. Mówi, ty, mamy tutaj spotkanie o 18, może byś przyszła, byś została uzdrowiona. A ona mówi, o której?
Wy 18! Bo oczywiście modlitwy na ulicy odmówiła, nie? Ona 18 to nie ma, tam się koleżanko jest umówiona. Mówię, a jutro będziecie, ja mówię, idź stąd, idź, bo już mnie nerwy proszę. Idź już, idź. Uzdrowienia ona nie chce, 18 na nie przyjdzie, bo ona z koleżanką ma rozmowę. Rozumiesz? Kopyta wygięte w drugą stronę, człowieku, ja to nie interesuje. Tak? Ją nie interesuje taka sprawa. Tak? Bo ona bierze rentę, proszę ciebie, tak? Bo to jest w ogóle jej życie i koniec, tak? Ona jest zaspokojona. Wiara nie jest ciałem wszystkich. No nie jest. Jak będziesz się tym frustrował, to twoja wiara będzie słabła. Bo diabeł będzie przychodził, to twoja wina jest. Bo nie jesteś taki namaszczony. Bo może bardziej byś się zaangażował. Powinieneś jeszcze mu tam na plecy wsiąść. Jakąś metodę zastosować. Ostatnio taki program na Discovery oglądałem w Afryce. Tacy murzyni chcą mieć rude włosy, bo to u nich jest takie popularne, że się bardziej podobają faceci z rudymi włosami tym kobietom. To znaleźli sobie spokój w taki sposób, że jak krowa robi siku, to oni szybko lecą i sika im na głowę, a potem taki popiół ze wcierają w te głowy i 5 razy tak zrobią, mają rude włosy. Tak patrzymy, mówię, pierwszy raz widzę, trzymał krowę za ogon, ona mu sikała na głowę, potem wcierał popiół. Ja mówię, jaka jadka. Ja myślałem, że ja mam wyobraźnię, ale w ogóle ci murzyni z tej wyspy mnie w ogóle przebiegli. Patrzyłem jak naprawdę na to, jak ta krowa na nich sika. I mówię, jak to w ogóle, ile to człowiek jest w stanie w ogóle zrobić, jak czegoś chce. Ma takie pragnienie. A są ludzie, co w ogóle gardzą taką rzeczą jak Bóg. Rozumiesz? A tu w ogóle dla rudych włosów dają się oszczać krowy. Mówię, jaka determinacja jest w człowieku. Nikt mi nie powie, że człowiek jako rasa ludzka, on nie ma w sobie prawdziwie potężnej determinacji. Ma. Ale wiara nie jest ciałem wszystkim. To jest ludzka decyzja, czy ktoś chce Chrystusa, czy nie. Czy chce mocy Boga, czy nie chce. Ja nie będę się w ogóle spinał, bo moja wiara będzie słabła. Ja nie zamierzam mieć załamania wierzy. Diabeł nie wejdzie do mnie tą drogą. Nie chcesz? Czułko. Koniec. Dalej, 2 Tesaloniczan 3:10. Poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Próby oddzielenia wiary od prawdy, czyli zdrowej nauki, praktykowania życia za jej pomocą, czyli sposobu życia, Bożych celów, czyli różnego rodzaju właśnie dążności, rozumienia drugiego człowieka, czyli wyrozumiałości i cierpliwości, spowodują osłabienie i załamanie wiary. Ten werset pokazuje nam, jak wiara jest wmontowana w określony system życia. Nie możemy jej oddzielić od prawdy. Nie możemy jej oddzielić od cierpliwości. Kiedyś jeden usługujący napisał fajną taką książeczkę, że wiara i cierpliwość to 2 siostry. Rozumiesz? Nie możemy oddzielić wiary od sposobu życia. Nie możemy oddzielić wiary od zdrowej nauki. Ludzie mówią, mogę słuchać czego chcę, moja wiara będzie rosła. Ja mówię, człowieku, głupota będzie rosła. Na pewno. Jak będziesz słuchał wszystkiego. Jeden będzie głosił człowieku, że jest w ogóle uzdrowienie, tak? A drugi będzie głosił, że nie ma uzdrowienia. Ja kiedyś tylko włączam w internet, patrzę. Taki jest taki nasz brat w Chrystusie. Paul Washer się nazywa. Taki brat. I Paul robi wszystko odwrotnie. To jest sympatyczny facet, ale ma takie w ogóle odwrotne poglądy. Odwrotne. Spotkam się z nim w niebie, to nie będziemy już mieli problemów, ale
Ale on odwrotnie wszystko robił. Wziął, przyciągnął takiego na wózku faceta na swoje spotkanie. Ten facet sparaliżowany, pogięty taki, i on mówi, że to dzięki temu, że on taki jest, on tak Pana doświadcza. I ten Paul mówi, właśnie, to jest, mówi, prawda o Bogu. To w ogóle, że to w duchu Go doświadczamy. To, a ja mówię, w ogóle, no nie, no rozumiecie, ciężkie klimaty. Teraz ja sobie nie wyobrażam, jak na przykład można słuchać ludzi takich jak my i na przykład takich jak brat Paul Washer. No to jest w ogóle dwóch biegunówki trzeba. To normalnie nie można tego ogarnąć. Jak ktoś mi mówi, że jego wiara będzie rozmawiał, ja mogę każdą naukę. No nie możesz. Ja mogę każdy sposób życia. Ja mówię, nie możesz, nie możesz, bo to cię zmiecie. Zmiecie cię. Paweł mówi, proszę być za moją nauką, moimi dążnościami, moją wiarą, moją miłością, moim sposobem życia. To jest pewna bryła. To bryła, to się ze sobą łączy wszystko, rozumiecie? To nie można tak. Przyglądajmy się, bo to są furtki dla diabła, żeby wiara osłabła, a potem była załamana. Dalej, list do Filemona 1,6. Wiara twoja, którą wyznajesz, wespół z nami pogłębiła poznanie. Świadoma alienacja od społeczności Kościoła powoduje blokadę wiary. Kiedy wiara się rozwija? Kiedy ty żyjesz we wspólnocie Kościoła. Kiedy nie możesz, to ja to rozumiem. Kiedy nie da rady gdzieś. Ale kiedy ty możesz być w zdrowej wspólnocie, a nie jesteś, bo wiara twoja będzie słabła. Bo on po. Bo ja mam daleko. Zapytajcie ludzi, takich jak Magda, proszę bardzo. Jak dojeżdżała tydzień w tydzień, teraz mieszka w Warszawie, nie wiem, to jest ile za to dojeżdżała tydzień w tydzień, żeby grać tu na skrzypcach z hełma. Wiesz, ile jest hełm, ile jest hełm? Ile? 300 kilometrów. 300 kilometrów. Przyjeżdżała grać w uwielbieniu. 300 kilometrów. Pytajcie Marka, jak przyjeżdżał z Bośni, żeby grać w uwielbieniu. Tak ktoś daleko komuś. Komórki w mózgu daleko są od siebie. Trzeba zacząć prorokować do mózgu swojego. Zbliż się, pobliż. Pobliż. Żyje się w Kościele. Kościół jest do życia tutaj na ziemi. Kościół. Chyba, że jesteś apostołem i gdzieś budujesz Kościół. To sobie zbudujesz. Na radę będziesz miał. A jak masz problem z Kościołem, to masz problem z głową. Rozumiesz? Bo Słowo Boże mówi tak. Wiara twoja, którą wyznajesz, wespół, wspólnie, razem, tak? Z nami. Pogłębiła poznanie. Kiedy pogłębiła poznanie? Kiedy wespół zaczęła działać. Wspólnie. Kiedy była sama, trwała na jakimś poziomie jedynie. Tak, to się wespół buduje. Ja nie umiem żyć bez Kościoła. Ja się nie nadaję. Nie potrafię. W ogóle nie wiem, jak to się robi. W ogóle jak raz w roku, czasami nam wypada, że w niedzielę jesteśmy w domu, bo akurat robimy, mamy spotkanie sylwestrowe i wypada w poniedziałek czy w sobotę. Pamiętam, jak Sara któregoś razu przyszła, miała 9 lat chyba, i mówi tak. Pierwszy raz w życiu w niedzielę jestem w domu. No bo pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz w życiu. Mówi, nie idziemy do kościoła. Ja tam oglądała w telewizji coś, takie programy, co są w niedzielę. Wiesz, patrzyła? Ona nie wiedziała, że takie programy są. One są w niedzielę. Rozumiesz? To jest zdrowa mentalność, jeżeli żyje w kościele. A jak nie, to wiara słabnie i grozi jej załamanie.
Dalej, list Jakuba 1,6 mówi: niech prosi z wiarą, bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Powątpiewanie to jest niedowiarstwo i stoją za tym demony, duchy niedowiarstwa. Niedowiarstwo to nie jest brak wiary, ponieważ wiara jest w tobie skumulowana, w twoim duchu, ją trzeba wytupać. Ale niedowiarstwo jest to skupienie się na tym, co stoi kontra wierze. Gdzie zachodzi reakcja niedowiarstwa? Gdzie niedowiarstwo się załącza? Tam, gdzie skupiamy się na tym, co przeszkadza wierze, co działa kontra wierze. Na przykład, modlisz się, mówisz tak, w imieniu Jezusa ustanawiam zdrowie dla mojego tam serca czy czegoś, nie? I dalej odczuwasz ból. I teraz skupienie się na tym, że dalej odczuwasz ból, tak? Spowoduje, że otwierasz się na niedowiarstwo. Tam jest furtka dla niedowiarstwa. To jest powątpiewanie. A na pewno nie. Bóg jest kłamcą. Tak naprawdę to jest pic na wodę fotonowi. No na pewno w ranach i sińcach Jezus daje twoje uzdrowienie, czy nie na pewno? Na pewno, czy nie? No na pewno. Jak przychodzi myśl, a na pewno, zamknij mordę. Na pewno to jesteś głupi i ci śmierdzi z gęby, diable. Taka jest prawda. To na pewno. Niedowiarstwo. Tak? Jest drogą do osłabienia i załamania wiary. Poddawanie w wątpliwość. Tak, ja wierzę, ale kiedy to będzie, pastorze? W twoim przypadku nie szybko. Jakub 2,26. Dalej. Jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Wiara musi być wprowadzana w życie jako uczynki. W innym wypadku będzie umierała. Nie ma tak, że ja wierzę i ja nie wprowadzam w życie tego. Nie ruszam. Kto pytasz przeciętnego charyzmatyka, wierzysz, że możesz uzdrawiać chorych? No pewnie, że wierzę. Uzdrawiasz chorych? Czego się krzywisz? Uzdrawiasz chorych? Zrobiłeś jakąś propozycję, tak? Dałeś informację, ktoś ze znajomych wie, że uzdrawiasz chorych w ogóle? Nie, nikt nie wie, że uzdrawiasz chorych. Zaproponowałeś komuś w pracy, w szkole, gdzieś, może cię uzdrowić. Nie. Ale wierzę w uzdrowienie. Właśnie widzę. Jakub, brat pański, by patrzył na ciebie i powiedział: udowodnij. On by tak powiedział: udowodnij, że wierzysz. Wiecie, że Luther chciał wyrwać ten list. Tak mu przeszkadzał. Mówi, gdyby to ty nie zależało, tylko wyrwał. Luther miał dwa problemy. Z listem Jakuba i z Izraelem. Dlatego nie mógł iść dalej. Miał dwie blokady na głowie. Wiara bez uczynków jest martwa. Nie przez uczynki, tylko przez wiarę działamy, ale wiara jest czynna, tak? Wtedy, kiedy jest wprowadzona w życie. A więc mamy do czynienia z uczynkami wiary. Pomodliłeś się o uzdrowienie, to się ubierz iść do pracy. A nie do lekarza. Nie na zwolnienie. Pomodliłeś się o uzdrowienie, idź do pracy! Ale ja mam 40 stopni gorączki. Czyżby? Jaką ustanowiłeś temperaturę? 36,6. Jaką masz temperaturę? Język. Jaką masz temperaturę? 36,6. Dobrze, do roboty. Do roboty. Bo masz 36,6. Z
Zgadnij, kiedy w Realu zaskoczy 36,6, jak do roboty pójdziesz. Czasami w drodze, żeby pójść. Już będziesz miał 36,6. Uruchom ten uczynek wiary. Wiara bez uczynków jest martwa. I kiedy my zostajemy w teoretycznych elementach wiary, to ona zaczyna słabnąć, a w konsekwencji zaczyna się co? Załamywać. I mamy kolejną grupę sfrustrowanych teoretyków, tak? Mówią, nie działa, nie działa, no weź nie działa, idź teraz zadzwoń do Jezusa, bez nie działasz. Nie działasz, no i koniec, no i co? I ostatnia rzecz, objawienie Jana 13,10. Okaże się wytrwanie i wiara świętych. Wiara kształtuje się w ogniu wytrwałości. Wiara, ona nabiera kształtu, kiedy jest w pewnego rodzaju formule ocierania. Nie bój się. Idziesz gdzieś przez wiarę, tak? Ale jest trudno. Nic nie szkodzi. Właśnie ci się kształtuje wiarę. Nabierasz kształtu. Tak? Właśnie cię wycina odpowiednio. Jest okej. To miało być lekko. No jest lekko, ci się zdaje, że jest ciężko. Bez przesady. Ciężko było Jezusowi. On nie miał Jezusa. Rozumiesz? Nie miał się na kim oprzeć. To są elementy, przez które przychodzi osłabienie, a w konsekwencji też załamanie wiary. Chcę, żebyście o tym wiedzieli, ponieważ diabeł, on zawsze będzie chciał, żebyś był ociemniały w tym wszystkim. To jest król ciemnogrodu. Rozumiesz? Król ciemnogrodu. To jest to między innymi, do czego doprowadził Kościół katolicki, że ludzie nie mieli bladego pojęcia przez setki lat o niczym, o niczym. Biblia była po łacinie, tak? Ludzie byli niewykształceni, nie mieli bladego pojęcia. Co im powiedziano, to powiedziano. Rozumiesz? Człowieku, w tym naszym kraju jest takie zaciemnienie, tak? Że przecież ludzie u nas się obruszali na to, że Maria jest Żydówką. Myślę, że to Polka jest. To jest królowa Polski. To nasza jest Maria. To Polka. A to Żydówka jest. Żydówka? Żydówka? Jezus jest Żydem. A co ty myślałeś, że skąd on jest? W Podlasie? U człowieku? Ja żyję w Podlasie. Jest? Żyd? Żyd! Na tronie wszechświata siedzi. I co? Teraz? Ticha. Się okazuje, że to się Żydem przeklina. Nie ma się kim przeklinać, się Żydem przeklina. A tu Żyd w ogóle siedzi i wszystkim rządzi, tak? Nie dosyć, że bankami, to proszę ciebie, jeszcze wszechświat. Żyd rządzi. Koniec. Ale takie zaciemnienie. Diabeł to jest mi zaciemnienia. On by nie chciał, żebyście wiedzieli te rzeczy. Powiedział, o wiesz, tutaj nie zwracaj uwagi na to. Właśnie zwracaj uwagę. Właśnie patrz na te rzeczy. Właśnie bądź czujny. Właśnie wiedz, że twoja wiara przez te drzwi będzie, może być osłabiana, czy też może być załamywana. Właśnie przez to będzie przychodzić, bo to jest te 12 bram. To jest te główne jego wejścia. Zatkaj to. Tak? Jak to zatkasz, jak to w sobie poukładasz, to zobaczysz, że w ogóle się wszystko zmieni. To nie będzie wycieków. Nie będzie. Nie będzie wycieków. Wstań już. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Ojcze, ja modlę się, aby to, co było tutaj powiedziane, w tej chwili kształtowało się w ludziach. Ja ustanawiam, że to będzie zmieniało umysły ludzi. Ja ustanawiam, że
wiara, ona będzie rosła. Ja ustanawiam, że będzie chroniona. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa, że Twoje prawdy, Święty Duchu, które zostały Ciebie włożone w ludzi, one będą wykonywały potężną pracę. Ja ustanawiam, Ojcze, że te słowa, one będą kształtowały wewnętrznego człowieka. Ja mówię, że diabeł nie może niczego ukraść. Ja mówię, że świat tego nie zakruszy. Ja mówię, że nic nie zostanie zgubione z tych rzeczy. Ty jesteś tym, który był, jest i będzie. Duchu Święty, ja ogłaszam, że krew Jezusa Chrystusa zabezpiecza to słowo w umysłach ludzi. W imieniu Jezusa. Amen.